flagowce Samsunga. Każdy o nich słyszał, w końcu to jedne z najgorętszych premier każdego roku. Ale czy ktoś z was wie, że ten koreański producent co roku przygotowuje dwie zupełnie różne wersje swoich flagowych smartfonów? Tak, wszyscy mieszkańcy USA mają dostęp do fizycznie lepszych flagowców Samsunga niż na przykład Polacy. Z czego to wynika i jak wielkie różnice są pomiędzy tymi dwoma wersjami? O tym w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Ja jestem Szakal i zapraszam serdecznie do oglądania. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki UCD Keys. To platforma, na której możecie kupić klucze do Windowsa, pakietu Office czy innych programów i gier. Z kodem TT20 macie 20% zniżki. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić zasięgową łapkę w górę i komentarz pod filmem oraz zasubskrybować kanał Technostrefa i zaznaczyć dzwoneczek. A teraz przechodzimy już do rzeczy. Samsung od wielu lat tworzy flagowe smartfony w dwóch różnych wersjach. Jedna z nich jest przeznaczona na takie rynki jak amerykański, koreański czy brazylijski i ma na pokładzie procesor od firmy Qualcomm. Natomiast druga wersja, globalna, dostarczana jest z autorskim układem Koreańczyków, czyli Exynosem. Przez wiele lat różnica pomiędzy tymi dwoma układami nie była prawie zauważalna, ale obecna generacja urządzeń Galaxy S20 jednak to zmieniła. Różnica zrobiła się na tyle zauważalna, że w internecie wręcz zagrzmiało od głosów niezadowolenia użytkowników nowych flagowych galaktyk. Jednak zanim o różnicach, zastanówmy się, dlaczego właściwie Samsung tworzy dwa zupełnie różne modele swoich flagowców. Oficjalne stanowisko firmy w tej sprawie wciąż nie jest do końca jasne. Jednak najprawdopodobniej całość rozbija się o standard sieci komórkowej. Sprawa wygląda następująco. Większość świata, a właściwie cały glob poza USA, korzysta ze standardu GSM do kodowania sieci komórkowej. Z kolei Stany Zjednoczone musiały się z tego oczywiście wyłamać i wykorzystują kodowanie CDMA. Choć to też nie do końca prawda, bowiem w USA dostępne jest również kodowanie GSM, jednak w ograniczonym zakresie. Ale dlaczego właściwie ja wam o tym mówię? Za chwilę wszystko stanie się jasne, a odpowiedzią jest Qualcomm. To właśnie ta firma ma w swoim posiadaniu większość, jeżeli nie wszystkie patenty pozwalające na obsługę kodowania CDMA. Innymi słowy, jeśli Samsung chciałby skorzystać z tej technologii ze swoim procesorem, musiałby słono zapłacić. I w tym miejscu dochodzimy do głównego sporu. Samsung zdecydował się na sprzedaż swoich flagowców z układem Qualcomma, jednak co ciekawe, nie tylko na terenie USA. Dokładnie ta sama wersja trafiła w ręce rodzimych użytkowników, czyli Koreańczyków, ale także do Kanady, Chin, Japonii, Hongkongu i Brazylii. Natomiast Exynos, jak wiemy, trafił do Europy, w tym Polski, a także na rynek australijski, indyjski, singapurski czy do Wielkiej Brytanii. Samsung podzielił w ten sposób świat na dwa obozy. Tych gorszych, otrzymujących smartfon z procesorem Exynos oraz tych lepszych, mogących cieszyć się procesorem Qualcomma. Najprawdopodobniej sprawa rozbija się o lobbying i naciski. Wiadomo, że Qualcomm zarabia na sprzedaży procesorów Samsungowi, a im więcej urządzeń potrzebuje procesorów Qualcomma, tym więcej procesorów oni sprzedadzą Samsungowi. W związku z tym Samsung zapewne poszedł na układ z Qualcommem, aby uniknąć płacenia srogich opłat licencyjnych. Przy okazji negocjacji Qualcomm wywalczył jednak to, że oprócz rynku amerykańskiego ich procesory otrzymają także inne rynki, tak aby mogli zarobić jak najwięcej. No cóż, jak widzicie, układy, układziki, łapówkarstwo i lobbying to pojęcia, które w dzisiejszych czasach nie dotyczą jedynie polityków, szczególnie polskich, ale także prywatnych firm. Najgorsze jest jednak to, że w obu przypadkach cierpimy my, czyli konsumenci. Skąd taki mocny wniosek, że faktycznie procesory Samsunga są gorsze? Jak już wcześniej wspomniałem, internet wręcz zawrzał od negatywnych głosów na temat różnic w wydajności. A te wcale takie małe nie są. Na przykład w przypadku kilkukrotnego powtórzenia standardowego benchmarka AnTuTu wydajność układu Exynos była nawet o 20% niższa niż Snapdragona. Exynos znacznie bardziej grzał się, co prowadziło do obniżenia taktowania procesora i układu graficznego, a tym samym obniżenia wyników testu. Po długotrwałych testach Snapdragon 865 nagrzał się maksymalnie do 42 stopni, z kolei Exynos osiągnął aż 66 stopni Celsjusza. Może się to wydać marginalne, w końcu nikt nie uruchamia benchmarków na co dzień i będziecie mieli rację, jednak na co dzień gracie w gry mobilne. Smartfony także się grzeją właśnie podczas tego grania, a to prowadzi właśnie do spadku w wydajności. Nie mam tutaj na myśli spadku o jedną czy dwie klatki na sekundę, ale ze stałych 60 fpsów do zaledwie 15 po dłuższej sesji grania. Idąc dalej, aparat. Na szczęście nie doczekaliśmy się różnic w samej optyce, jednakże procesor odpowiada m.in. za przetwarzanie obrazu z tych wszystkich aparatów. I wiecie co? Exynos znowu nie domaga. Zarówno zdjęcia, jak i filmy są zauważalnie gorszej jakości. Exynos znacznie gorzej radzi sobie także z odwzorowaniem dużej ilości szczegółów, zachowaniem efektu HDR, czy wreszcie z fotografią nocną.
Ostatnim, niezwykle ważnym aspektem jest czas pracy na baterii. Jest to chyba najczęściej wyciągany zarzut względem najnowszej serii S20. Wydajność energetyczna układów Exynos jest daleko w tyle względem technologii Qualcomma. No i świadczą o tym doniesienia samych użytkowników, którzy nowy smartfon zakupili i nie jest on w stanie wytrzymać nawet jednego pełnego dnia na pojedynczym ładowaniu, czyli od zmierzchu do świtu, znaczy od świtu do zmierzchu. Różnica w tak zwanym screen on time, czyli czasu pracy samego ekranu, dla tych dwóch układów jest kolosalna i wynosi ponad 2 godziny. W praktyce oznacza to, że model z Exynosem nie będzie w stanie działać od rana do wieczora, nawet przy średnim użytkowaniu. Jednak tym, co najbardziej rozjuszyło wszystkich, jest cena, jak to zawsze bywa, szczególnie w Polsce. A ta jest niezmienna, niezależnie od układu i wynosi $1400 na całym świecie, w przypadku tej najdroższej wersji. Samsung, oferując smartfon z zauważalnie gorszym procesorem, zwyczajnie zakpił sobie z klientów, którzy od lat wspierali markę. Zaoferowali im telefon o znacznie słabszych parametrach za dokładnie tę samą cenę. Oczywiście, Samsung wydał oficjalne oświadczenie w tej całej sprawie, jednak nie wynika z niego absolutnie nic. Koreańczycy tłumaczyli się, że obydwie wersje są testowane w warunkach standardowego użytkowania i spełniają rygorystyczne normy. W takim razie, skąd tak ogromne różnice w wydajności, jakości zdjęć czy czasie pracy na baterii? No chyba, że normy są celowo zaniżone tak, aby Exynos również je spełniał, a to, że Snapdragon je przekracza? No cóż, wyjaśnienia tego faktu od Samsunga raczej nie poznamy. Koreański gigant, mamy nadzieję, że na poważnie zastanowi się nad dalszymi krokami i następnymi premierami swoich smartfonów, bo coś takiego, co miało miejsce w tym roku, jest niestety niepoważne i oznacza zwyczajny brak szacunku do klientów. I nie mówię tutaj o tym, że Snapdragon ma się zaraz pojawić w Polsce, czy że Snapdragon jest lepszy, ale po prostu o tym, że wersja z Exynosem powinna być zwyczajnie tańsza. Wydaje mi się, że do słów szakala trzeba co nieco jeszcze dopowiedzieć. To nie jest tak, że Samsung Galaxy S20 to zły smartfon. Mimo że ten materiał może mieć nieco negatywny wydźwięk, to chodzi tutaj tylko i wyłącznie o różnicę pomiędzy rynkami i różnicę w wydajności smartfona, a co najważniejsze, w jego wycenie. Samsung Galaxy S20 to naprawdę świetny smartfon, o czym już mówiliśmy na kanale Technostrefa i z całego serca Wam go możemy polecić. To, co chcieliśmy Wam przekazać, to to, że smartfon został po prostu źle wyceniony. Miejmy nadzieję, że Samsung naprawi swoje błędy przy okazji kolejnej generacji i albo dostaniemy tańszy smartfon, albo po prostu równie wydajny, co na przykład w Korei czy Stanach Zjednoczonych. A żeby nie było tak na poważnie, to ostatnio przygotowaliśmy też ciekawy materiał o tym, czego możecie nie wiedzieć o Samsungu, także tutaj w karcie macie informacje bardzo ciekawe na temat firmy Samsung. Zapraszam również do obejrzenia tego odcinka, a także do innego odcinka, gdzie fotografowaliśmy smartfonem przez 24 godziny i naprawdę super efekty udało nam się uzyskać. Byliśmy na przykład o 5 rano robić zdjęcia i o 2 w nocy, także sprawdźcie ten materiał, link tutaj również w karcie. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki UCD Keys. To platforma, na której możecie kupić klucze do Windowsa, pakietu Office czy innych programów i gier. Z kodem TT20 macie 20% zniżki. Dzięki niemu cena za klucz do Windowsa 10 to jedyne 12 euro. Kliknijcie link w opisie, aby zobaczyć szczegóły. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także dzięki serdecznie za uwagę. Odpowiedzcie na pytanie w komentarzu. Pytanie brzmi następująco: co uważacie na temat tej całej afery i czy sądzicie, że Samsung dobrze robi, sprzedając gorszy telefon w tej samej cenie na polskim rynku? Odpowiedzcie także na pytanie w ankiecie. No i oczywiście udostępniajcie ten film na swoim Instagramie, bo jeśli udostępnicie ten film albo jakikolwiek inny film z naszego kanału i oznaczycie nas Instagram Technostrefa, no to oczywiście my te wasze udostępnienie wrzucamy także na naszą relację. Także dzięki serdecznie z góry, wchodzicie także na naszą stronę technostrefa.com. No i oczywiście subskrybujcie kanał Technostrefa po więcej ciekawych materiałów, a także zostawiajcie łapki w górę, jeżeli wam się podobało. To by było na tyle. Z tego miejsca żegnam się z wami. Mówi do was Szakal, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. Pa, pa!